Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sport w regionalnej telewizji lubuskiej, Agnieszka Hałas. Dzień dobry. Zawody w Polish Open Helicopter Cup w przylepie zakończone. Gospodarzami imprezy tej rangi zostaliśmy po 33 latach przerwy. Po podsumowaniu czterech konkurencji, jak latanie precyzyjne, fender, slalom i nawigacja, polskie zespoły uplasowały się na 13 i 14 miejscu. Ostatnie Mistrzostwa Świata Śmigłowców, których byliśmy gospodarzami, miały miejsce w 1981 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Dwa lata temu wróciliśmy do gry i odbudowaliśmy polską kadrę śmigłowcową. W zawodach w przylepie, które mają być testem przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, sklasyfikowano 20 drużyn. Jest tu naprawdę sporo bardzo dobrych drużyn. Nam samo uczestnictwo w tych zawodach daje ogromną satysfakcję. W tej ekipie zeszłoroczna mistrzyni z Ukrainy, która latanie traktuje nie tylko jako sport, ale i wizytówkę. Na Ukrainie wzniknął nie. Próbuje zawalczyć o sport, żeby o Ukrainie było słychać nie tylko w kontekście wojny i konfliktu politycznego. Emocje wzbudziło latanie precyzyjne, rozgrywane na torze o szerokości 1 metra. I trzeba lecieć w taki sposób, żeby ten krótszy łańcuch nigdy nie dotykał ziemi, żeby dłuższy cały czas wległ się po tej ziemi. Trzeba zmieścić się w 2 minutach 15 sekundach, dwa razy uwzględniając obrót. Umiejętności wykonywania w miejscu obrotu, w zawisie 360 stopni przy bocznym wietrze, który teraz jest dość silny tutaj na tym lotnisku, na którym się znajdujemy w przylepie, wymaga naprawdę niezwykłych umiejętności i ogromnego skupienia. I ogromnego doświadczenia. Zawodnicy z polskiej kadry zadowoleni. Ciężko, ale fajnie, dość dobrze. Skończyliśmy konkurencję latania precyzyjnego. Zmieściliśmy się w czasie. Lądowanie było stosunkowo udane. Także jesteśmy w miarę zadowoleni. W całkowitej klasyfikacji Marcin Szamborski i Jędrzej Wiler na 13 miejscu. Maciej Węgrzecki i Jakub Malec na 14. Na pierwszym miejscu bez niespodzianek ekipa z Rosji. Elena Schuperina w czterech konkurencjach pobiła rekord maksymalnej ilości punktów. Jednocześnie zadała kłam stwierdzeniu, że latanie to męska rzecz. Maszyną? Nie ma znaczenia, czy pilotem jest kobieta, czy mężczyzna. Istotą rzeczy jest latanie. To pasjonujące. Panowie też się spisali. Polish Open Helicopter Cup upłynęły bezpiecznie. Występowaliśmy podwójnej roli organizatora i zawodników. Troszkę było biegania między śmigłowcem a sprawami organizacyjnymi, ale wydaje mi się, że nie było się czego wstydzić. Teraz czekamy na ostateczną decyzję, czy przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w przylepie. Żegnam się z Państwem pozytywną informacją. Podczas sobotniego meczu z Telmetu UKP z Brzegiem Dolnym ze sprzedaży biletów uzyskano ponad 2000 zł. Zgodnie z decyzją zarządu klubu kwota w całości zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację Daniela Szałęgi. To już wszystko w tym wydaniu sportu, a my widzimy się jutro. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.